telewizja regionalna Krajna TV. Program oglądają Państwo dzięki firmie Redbi, dostawcy internetu światłowodowego. Powiatowym Więcborku przypadek koronawirusa u lekarza, który pracował w tym szpitalu w określonych godzinach i w określonym dniu. No, w związku z tym władze szpitala i tutaj nas miejscowy sanepid podjął natychmiastowe działania. Włączono do kwarantanny 20 osób, które tą kwarantanną zostały objęte. I natychmiast doprowadzono do badań związanych z koronawirusem co do personelu, który miał bezpośredni kontakt z tym lekarzem. Na dzisiaj chcę Państwu powiedzieć, no, że dzięki tak szybkiemu działaniu mamy na dzisiaj z rana już wyniki negatywne dla personelu, który pracował z tym lekarzem w Szpitalu Powiatowym w Międzyborku. Natomiast pozostałe osoby, a głównie to byli pacjenci, którzy mieli kontakt ten jednorazowy z tym lekarzem, mogę powiedzieć, że już na dzisiaj zostali poddani również i badaniom i w najbliższym czasie oczywiście, jak najszybciej będzie to możliwe, uzyskamy wyniki. Na dzisiaj można powiedzieć, że dzięki tym działaniom, dzięki dezynfekcji natychmiastowej, która została w tym szpitalu przeprowadzona, szpital w Więcborku jest czysty i nadal może normalnie funkcjonować. Tak przy okazji, no, należałoby powiedzieć do nas wszystkich tutaj, że no, nie możemy tutaj przysypiać i dać się zmanipulować. Musimy być przez cały czas ostrożni. I to jest taka chyba tutaj do nas wszystkich prośba, żebyśmy zakładali maski tam, gdzie chodzimy, żebyśmy natychmiast zgłaszali się do sanepidu czy do lekarza domowego wtedy, kiedy widzimy, że coś z nami się dzieje nie tak, żeby w miarę szybko zdiagnozować problem. W tym przypadku był to problem z koronawirusem, bo no, jak się okazuje, są wakacje, jest wszystko ok, ale gdyby nie te działania, to tych dalszych przypadków mogłoby być więcej. I tyle chciałem tutaj w formie takiego mojego wystąpienia przekazać. Jeśli są jakieś jeszcze inne pytania, na które będę mógł oczywiście odpowiedzieć, to bardzo proszę. Czy pacjenci, którzy mieli kontakt z tym lekarzem, zostali objęci kwarantanną? Tak, oczywiście powiedziałem, że 20 osób, w tym byli pacjenci i personel, zostali objęci natychmiastową kwarantanną. Osoby ze szpitala, już znamy wyniki, są negatywne. Pozostałe osoby dzisiaj są pobrane próbki. Jeśli chodzi o personel szpitala, sanepid, pani inspektor prawdopodobnie zwolni w najbliższym czasie z kwarantanny. Takie są przepisy, czy to nastąpi, to się dowiemy od niej bezpośrednio oczywiście. Panie starosto, czy szpital funkcjonuje normalnie, czy być może ten oddział, na którym stwierdzono tego wirusa, jest wyłączony? Szpital funkcjonuje normalnie. Była to osoba, która pracowała jednorazowo w określonych godzinach, więc nie miała, domyślam się tutaj, nie dotyczy to jakiegoś konkretnego oddziału. Czy ten lekarz jest mieszkańcem powiatu sopońskiego, czy dojeżdża tutaj do nas? Lekarz jest mieszkańcem powiatu sępoleńskiego. Stwierdziłem na początku, że to stwierdzenie dotyczy dwóch dodatnich wyników u dwóch osób z terenu powiatu sępoleńskiego. No właśnie, ta druga osoba, rozumiem, z bezpośredniego kontaktu, tak? W domyśle należy tak przyjąć, oczywiście tak, tak. I co się z nimi teraz dzieje, w jakim są stanie i co się z nimi teraz dzieje? Obie osoby są, tak jak powiedziałem wcześniej, na kwarantannie i są w izolatorium jednym ze szpitali tutaj na terenie województwa naszego kujawsko-pomorskiego. No, a czy wiadomo coś na temat stanu zdrowia, czy też bezobjawowo, czy... No myślę, że oczywiście nie chciałbym się tutaj wypowiadać, bo na temat koronawirusa niech się wypowiadają naukowcy, a oni też za dużo jeszcze nie wiedzą. Domyślę, jeśli jest w izolatorium, to myślę, że stan jest taki, jaki jest.
I również to, że u pacjentów, pozostałych pracowników nie stwierdzono, to znaczy, że choroba była w jakimś tam stadium być może początkowym. A czy ten lekarz przyjmował jeszcze w innej placówce medycznej na terenie powiatu? Tak. Przepraszam, czy to jest właśnie w jakikolwiek sposób sprawdzane przez sanepid? Oczywiście to sanepid sprawdza. Na dzisiaj nie chciałbym się za sanepid wypowiadać, ale na pewno to już zostało stwierdzone. Takich informacji nie mam. Ta informacja dotyczy tych osób, które są objęte kwarantanną. Gdyby to była większa grupa osób, to bym nie mówił o 20 osób. Osobach objętych kwarantanną, ale być może o 40. No tak, ale rozumiem, że to się może zmienić w ciągu kilku godzin nawet. No, oczywiście, no nie powiem, że nie. No, ja przekazuję informacje na dzisiaj, tak? Bo wiemy, że sytuacja z koronawirusem jest dynamiczna, bardzo dynamiczna. W tym przypadku myślę, że ona została zahamowana na tym etapie, ale oczywiście nie wykluczam, bo mogłoby się zdarzyć, o czymś nie wiemy, że będzie inaczej. Na dzisiaj mówimy o 20 osobach objętych kwarantanną. Z tego część osób, jak powiedziałem, już z tej kwarantanny w najbliższym czasie zejdzie, bo są już wyniki negatywne. Mam nadzieję, że, to jest moje stwierdzenie, mam nadzieję, że wszystkie wyniki, daj Boże, będą negatywne. A czy pan starosta ma wiedzę, w jaki sposób doszło do wykrycia koronawirusa u tego lekarza? Domyślam się, że lekarz ma odpowiednią wiedzę, żeby stwierdzić, jakie ma dolegliwości. To jest mój tutaj domysł. Natomiast chcę powiedzieć, że każda osoba, która wchodzi do szpitala w Więcborku, w tym również lekarz, jest poddawany no, podstawowym badaniom tutaj, takie jakie chociażby u nas w starostwie są. Z tego wynika, że ta praca i ten kontakt był pierwszy bezobjawowy, czyli gdyby dana osoba miała podwyższoną temperaturę, na pewno by takiej pracy nie podjęła.